Cześć, z tej strony Chemiczny Chichot. Dzisiaj porozmawiamy sobie o roztworach. Zaczniemy od tego, co to jest w ogóle ten roztwór. Definicja jest taka, że jest to mieszanina jednorodna, składająca się co najmniej dwóch składników: substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika. Jeżeli sobie spojrzymy na to, że taki roztwór musi być składać się z substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika, weźmiemy sobie przykład reakcji, gdzie mamy torebkę herbaty, mieszamy ją z gorącą wodą i co otrzymujemy? No oczywiście herbatę. To naszym rozpuszczalnikiem w tym zadaniu będzie co? Oczywiście woda, a substancją rozpuszczoną będzie torebka herbaty. Więc ta torebka herbaty, a raczej to, co w tej torebce się znajduje, połączona z wodą, da nam roztwór, czyli herbatę. Mieszaniny w chemii dzielimy ogólnie na dwa takie główne działy. Pierwszy podział jest to podział ze względu na wielkość cząstek substancji rozpuszczonej i to się dzieli na roztwór właściwy, koloid oraz zawiesinę. Ja tutaj nie będę tego tłumaczyć, bo to jest akurat opisane w podręczniku i tylko trzeba znać krótką definicję tego. Natomiast skupimy się na tym drugim podziale i jest to podział ze względu na ilość substancji rozpuszczonej. I taki roztwór dzielimy na roztwór nasycony oraz roztwór nienasycony. A z czym te dwa roztwory się od siebie różnią? Roztwór nasycony jest wtedy, kiedy mamy szklankę wody. Tutaj mamy sobie wodę. Dodajemy do tej szklanki cukier. I dodajemy tego cukru tyle, mieszamy to oczywiście. I dodajemy tego cukru tyle, aż w końcu kolejna łyżka dodanego cukru przestaje się rozpuszczać w tej wodzie. Wówczas mówimy, że otrzymaliśmy roztwór nasycony, czyli taki, w którym nie da się już więcej danej substancji rozpuścić. Natomiast roztwór nienasycony to jest taki, kiedy mamy herbatę, tu jest sobie herbata, słodzimy ją, zazwyczaj tam, nie wiem, dwie łyżeczki cukru. Mieszamy oczywiście tą herbatę z dwoma łyżeczkami cukru i pomyślcie, czy my jesteśmy w stanie, stwierdzamy, że herbata jest trochę za mało słodka i dospiemy sobie jeszcze jedną łyżeczkę cukru, mamy ochotę się na coś słodkiego. No i ta kolejna łyżeczka cukru nam się oczywiście rozpuści w tej herbacie, tak? I wtedy mówimy, że roztwór jest nienasycony, bo kolejne dodawanie łyżeczek cukru spowoduje, że ten cukier nadal będzie się rozpuszczał i herbata po prostu stanie się jeszcze bardziej słodka. Oczywiście tych łyżeczek cukru będziemy dodawać tyle, aż w końcu ten cukier przestanie się rozpuszczać i uzyskamy wtedy roztwór nasycony. I ten roztwór nienasycony dzieli się na stężony i rozcieńczony. Stężony to jest taki, w którym jest już bardzo dużo tej substancji rozpuszczonej, czyli tam, gdzie mamy już dużo tego cukru rozpuszczonego, ale nadal możemy jeszcze dodawać. Natomiast rozcieńczony to będzie ten, gdzie mamy mało tego cukru. Na przykład mamy tutaj wodę i tutaj też mamy wodę. Do tej wody dodaliśmy dwie łyżki cukru, a do tej dodaliśmy 20. No to coś, który roztwór będzie stężony, a który rozcieńczony? Stężony będzie ten, gdzie tego cukru jest więcej, natomiast rozcieńczony będzie ten, gdzie jest mniej. Jak bierzemy sobie kolę i nie wiem, stwierdzamy, że kola jest dla nas zbyt słodka, dolewamy sobie do tej koli troszeczkę wody, to co robimy z tą kolą? Rozcieńczamy ją, więc uzyskujemy roztwór rozcieńczony. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. W związku z tym przejdźmy sobie dalej. Kolejną rzeczą, która się w tych tematach będzie pojawiać, to jest rozpuszczalność substancji. I rozpuszczalność substancji to jest maksymalna liczba gramów substancji, którą można rozpuścić w 100 gramach. Czyli żeby uzyskać roztwór nasycony. Tak? To jest ta maksymalna ilość substancji, jaką my możemy w danym rozpuszczalniku rozpuścić. Czyli na przykład załóżmy, że rozpuszczalność cukru w wodzie w temperaturze 20 stopni wynosi 20 gram, no to znaczy, że możemy wziąć 20 gram cukru i rozpuścić to w tej wodzie. I skąd my wiemy, jaka jest ta rozpuszczalność substancji? I wiemy to z krzywych rozpuszczalności, my nie musimy się ich uczyć na pamięć. Ktoś to już kiedyś opracował, zestawił to w postaci krzywych i ta krzywa to jest zależność między rozpuszczalnością substancji a temperaturą. I wy w waszym podręczniku na stronie 178 macie przykłady takich krzywych rozpuszczalności. Weźmy sobie tutaj tą krzywą. Ona wygląda na pierwszy rzut oka dość skomplikowanie, ale spójrzmy sobie, jak ona jest w ogóle zbudowana. Tutaj na tej osi, to jest oś X-ów, mamy temperaturę w stopniach Celsjusza, na zielono jest nawet w kelwinach podana, ale to nas na razie nie interesuje, no chyba, że w treści zadania są kelwiny podane. Zaczyna się od 0 stopni do 100 stopni, więc tak standardowo bardzo. Natomiast oś Y-ów to jest rozpuszczalność w gramach na 100 gram. I teraz w jaki sposób możemy to odczytać? Mamy tutaj te kolorowe linie, to są różne substancje chemiczne. Weźmy sobie przykład cukru. Cukier mamy, tutaj jest taka malutka krzywa. Jest ona zaznaczona chyba na kolor mniej więcej taki pomarańczowy.
No i chciałabym się dowiedzieć, jaka jest rozpuszczalność. Ile maksymalnie cukru mogę dodać do wody w określonej temperaturze? Załóżmy, że interesuje mnie temperatura 20 stopni Celsjusza. Patrzymy sobie na oś X-ów. 20 mamy tutaj w tym miejscu. Te białe linie, które są tutaj porobione, są właśnie po to, żeby nam ułatwić jakby dotarcie od tej 20 do naszej linii, która nas interesuje. Więc przeciągnijmy sobie tą 20 paluszkiem tutaj do tego naszego cukru. 20 spotyka się z cukrem w tym miejscu. I teraz musimy sobie to miejsce połączyć z tą kolejną krzywą, z tą kolejną osią, czyli z osią Y. No jak sobie ten punkt przeciągniemy do osi Y, to widzimy, że mamy tutaj wartość około no 205 powiedzmy mniej więcej, bo nie jesteśmy w stanie konkretnie tego oznaczyć, bo nie ma tutaj tych dodatkowych linii, więc około 205, bo między 200 a 210 spotyka się tak mniej więcej w środku, to będzie około 205. I teraz co znaczy to 205? To znaczy, że na 100 gram wody, żeby otrzymać w tej temperaturze roztwór nasycony, musimy rozpuścić 205 gramów cukru. Zawsze będziemy to odnosić do 100 gram wody. Akurat ta krzywa jest tak skonstruowana, że mówi on liczy ona nam jakby wartości substancji, jakie możemy rozpuścić na 100 gram wody. To weźmy sobie jakiś inny przykład. Na przykład AgNO3 niech będzie. To jest tutaj ta fioletowa linia. I załóżmy, że chciałabym się dowiedzieć, ile maksymalnie mogę na 100 gram wody rozpuścić tego AgNO3 w temperaturze równej 0 stopni. 0 mamy w tym miejscu, więc sobie przeciągnijmy to 0 do tego miejsca spotkania z naszą krzywą. Ona zaczyna się tutaj, jest to 130, czyli to znaczy, że w 100 gramach wody w temperaturze 0 stopni Celsjusza ja mogę rozpuścić 130 gram wody, żeby uzyskać roztwór nasycony. Jak dodam więcej niż 130, to mi się nie rozpuści ten nadmiar. Na przykład jakbym dała 135, to rozpuści mi się tylko 130, a te 5 zostanie nierozpuszczone. Natomiast jeżeli dałabym na te 100 gram wody mniej niż 130, to rozpuści mi się wszystko i roztwór będzie nadal nienasycony, tak? Nie będzie tego nasycenia. Ale na przykład, jeżeli tą samą tutaj substancję AgNO3 podgrzeję do 10 stopni, to zobaczcie, co się stanie. 10 stopni mamy tutaj w tym miejscu. Patrzymy, ile możemy dodać gram substancji, no około 165. Czyli tutaj, jeżeli ogrzeję temperaturę do 10 stopni Celsjusza, to tego AgNO3 już będę musiała dodać 165 gramów, żeby otrzymać roztwór nasycony na 100 gram wody. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, ale przejdźmy sobie do konkretnych zadań. Myślę, że wszystko się wyjaśni. Zadanie pierwsze. Odczytaj rozpuszczalność KNO3 w temperaturze 15 stopni i 60 stopni. Patrzymy sobie na naszą krzywą rozpuszczalności. Szukamy tutaj KNO3. KNO3 znajduje się tutaj, to jest taka jasna niebieska linia, o tutaj. I mamy określić jej rozpuszczalność w 15 stopniach. 15 stopni, akurat podziałkę mamy co 2, ile się nie mylę, czy 10, 12, 14, 16, 18 i 20, czyli 15 będzie gdzieś między tutaj, czy tak w połowie między 10 a 20. Przeciągamy to tak długo, dopóki natrafimy na tą niebieską linię. Ta niebieska linia akurat zaczyna się już tutaj w tym momencie. Zobaczmy, z czym jest połączona. Z 30. To znaczy, że w 15 stopniach Celsjusza ja muszę wziąć 30 gram KNO3 na 100 gram wody, żeby uzyskać roztwór nasycony. Natomiast spójrzmy sobie na podpunkt B, czyli 60 stopni. Szukamy 60 stopni. 60 mamy tutaj. Znowu idziemy do góry tak długo od tej 60, aż połączy się ona z tą niebieską krzywą. Łączy się ona w tym miejscu i spójrzmy, z którym punktem na osi Y się ona też połączy. 110. Czyli ja muszę w temperaturze 60 stopni Celsjusza wziąć 110 gramów KNO3 na 100 gram wody. Ta rozpuszczalność zawsze będzie się odnosiła na 100 gram wody, co wynika z tego, że jest tutaj napisane. Mamy rozpuszczalność w gramach na 100 gram wody, więc to jest ta cecha wspólna dla wszystkich rozpuszczalności w tym przypadku. Akurat jeżeli chodzi o tą krzywą. Dobra, to pierwsze zadanie mamy zrobione. Zadanie drugie. Określ, ile gramów NaNO3 należy rozpuścić w 200 gramach wody w temperaturze 70 stopni Celsjusza, aby otrzymać roztwór nasycony. Mamy podane, że mamy po pierwsze NaNO3 i mamy podaną temperaturę 70 stopni Celsjusza. Znowu musimy spojrzeć, ile gramów musimy wziąć tej substancji, żeby uzyskać w temperaturze 70 stopni roztwór nasycony. No to patrzymy sobie. NaNO3. Gdzie jest NaNO3?
NaNO3 to jest tutaj taka pomarańczowa linia, już widzę, o, znalazłam, to jest ta krzywa, one wszystkie są podpisane. Szukamy 70 stopni, 70 stopni Celsjusza jest tutaj, idziemy od tego punktu w górę tak długo, dopóki nie natrafimy na pomarańczową linię. Ona łączy się tutaj w tym miejscu z tym punktem 70 i patrzymy, ile byśmy musieli wziąć gramów tej substancji. I znowu tak mniej więcej szacunkowo, myślę, że to będzie około 138 gramów, więc zapiszmy sobie, że musimy wziąć 138 gramów NaNO3 na 100 gram wody. To 100 gram wody, przypominam, że bierze się z tego, że mamy tutaj na krzywej napisane, że podają nam informację, że to jest na 100 gram wody. No ale my nie mamy 100 gram tej wody, tylko mamy 200 gramów wody, tak? Czyli dwa razy więcej. To ile musimy wziąć tej substancji? No dwa razy więcej, ale napiszmy sobie, że to jest x. Mamy proporcję i liczymy tą proporcję na krzyż. 100 razy x równa się 138 razy 200. 138 razy 200 jesteśmy w stanie policzyć, to jest 100x równa się, o matko, to już jest wyższa matematyka, a to jest 260, 276 i 2 zera i to dzielimy przez 100 i otrzymujemy, że x to się równa 276 gram, czyli dwa razy więcej, tak, bo mieliśmy na 100 gram, trzeba było wziąć 138 gramów NaNO3, a na 200 gramów wody, czyli na dwa razy więcej wody, no musimy wziąć dwa razy więcej tego NaNO3, ale warto to zapisać w postaci proporcji, bo wtedy Wam się nauczyciel na pewno nie doczepi, że coś jest źle. Tak, i piszemy odpowiedź, zawsze pamiętamy odpowiedzi, bo to jest częsty błąd, że nie piszecie odpowiedzi. Należy rozpuścić 276 gramów NaNO3 w 200 gramach wody. Kropka. I to jest całe zadanie. Kolejne zadanie. Oblicz, ile gramów Ki trzeba rozpuścić dodatkowo w 200 gramach wody po jej ogrzaniu z temperatury 10 stopni do temperatury 30 stopni, aby roztwór nadal był nasycony. Dobra, no to patrzymy. Mamy dwie temperatury. Pierwsza temperatura, jaką mieliśmy, to było 10 stopni Celsjusza, a druga to jest 30. I sobie to poszukajmy. Mamy Ki i najpierw mieliśmy roztwór nasycony w 10 stopniach Celsjusza. Krzywa Ki to jest tutaj ta żółta. Patrzymy sobie na 10 stopni Celsjusza. Czyli żeby uzyskać roztwór nasycony Ki w temperaturze 10 stopni Celsjusza, musimy wziąć około 135 gramów na 100 gram wody. Natomiast żeby uzyskać roztwór nasycony w 30 stopniach, to tego Ki musimy wziąć ile? No około 152 na 100 gram wody. Dobrze. Oblicz, ile gramów Ki trzeba dodatkowo rozpuścić w 200 gramach wody po jej ogrzaniu. Czyli wiemy, że mamy 10 stopni Celsjusza o takiej temperaturze roztwór i wiemy, że mamy to wszystko w 200 gramach wody. Więc ktoś musiał już wcześniej na 200 gramów wody dodać tego Ki. Nie 135, tylko dwa razy więcej, bo dwa razy więcej mamy wody, czyli 270 gram. Czyli już wiemy, że te 270 gram jest w tym Ki. No i ktoś sobie zaczął ogrzewać ten roztwór, a wraz ze wzrostem temperatury rozpuszczalność akurat rośnie, czyli więcej trzeba dodać tej substancji, żeby roztwór nadal był nasycony. No i wiemy tutaj z treści tego, z krzywej rozpuszczalności wiemy, że żeby roztwór był nasycony nadal w temperaturze 30 stopni Celsjusza, potrzebujemy 150 gramów na 100 gram wody, czyli na 200 gramów wody, bo tyle mamy w treści zadania tej wody, potrzeba nie 152, tylko 304 gramy wody. A my już 270 mieliśmy, to do tych 304 brakuje ile? 304 gramy minus 270 gramów, to jest ile? 34 gramy. Czyli odpowiedź: należy dodatkowo rozpuścić 34 gramy Ki. I to jest całe zadanie. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć z tym większych problemów. Poćwiczcie sobie to jeszcze. W podręczniku jest dużo zadań. I do usłyszenia niedługo.